Cześć, witam Was na naszym kanale Superkoło. Dzisiaj przeprowadzimy wymianę linki i pancerzy w hamulcach, w V-breakach, w takim poczciwym autorze, który ma już swoje lata za sobą, ale przywrócimy go do świetności. Zaczniemy sobie od zluzowania linki z tyłu. Wykorzystamy do tego imbus numer 5. I możemy sobie teraz łatwo i swobodnie rozpiąć szczęki. Usuniemy sobie końcóweczkę, żeby było fajnie wyciągnąć całą linkę. Ciach. I teraz sobie po kolei demontujemy od tyłu wszystkie elementy linki i pancerza. Tak, ściągamy sobie stary pancerz. Na lince mamy koraliki, które służą do, jak w wcześniejszym odcinku wspomniałem, żeby linka nie dotykała bezpośrednio ramy, żeby nam nie obdzierały. Ściągamy sobie je i zachowujemy do nowo założonej linki oraz pancerza. Demontujemy sobie kolejną część i przechodzimy do klamki hamulcowej. Tutaj regulator sobie musimy ustawić w jednej pozycji regulator i tak zwaną kontrę, żebyśmy mogli przez szczelinkę, którą tworzą, wyciągnąć sobie linkę z klamki. Tak, stare części sobie na chwilę zachowamy pancerza, od tego sobie odmierzymy nowe odcinki pancerza. Zaczniemy sobie od wprowadzenia, zamontowania nowej linki do klameczki. Wkładamy sobie główkę linki do manetki, sprawdzamy, czy dobrze trzyma, czy dobrze się wsunęła. Zamykamy sobie klameczkę i wkładamy w przestrzeń w szparkę między klamką a regulatorem. Regulator sobie skręcamy maksymalnie, że później ewentualnie przy zużyciu klocków możemy sobie tutaj podciągnąć znów hamulec, wyprężyć linkę, żeby klamka mogła znów swobodnie od góry zacząć hamować. Dobrze, mamy sobie linkę wsadzoną. Przejdziemy sobie do docięcia pancerzy. Dłuższy kawałek to jest ten, który jest z przodu. Docinamy sobie na tą samą długość. Dotkniemy sobie od razu tylnią część. Mandaty sobie ułożymy, nowe kawałki weźmiemy, przygotujemy sobie otwory w tyle i te formowe, żeby linka mogła swobodnie przejść. Do linki hamulcowej używamy pancerzy o średnicy 5 mm i zakówek. Zakładamy zakóweczki. Delikatnie sobie je zatrząśniemy, żeby sobie nie wylatały swobodnie, żeby się trzymały, nie powodowały żadnych trzasków, gdy będziemy zamykać klamkę i linka się będzie naprężać. Warto 2-3 kropelki oliwki wtłoczyć do pancerza, co nam przedłuży żywotność i ułatwi pracę linki w pancerzu. Wkładamy pierwszy odcinek. Wsuwamy linkę do regulatora.
przekładamy w taki sposób krzyżowy, żeby się nam z innymi linkami nie przeszkadzało. Wsadzamy sobie tutaj. O, jest. I wykorzystujemy stare koraliki, oczywiście jeśli nie są zniszczone, popękane. Możemy je ponownie użyć do tego, żeby nam chroniły ramę przed linką, która by mogła nam podczas pracy obcierać ramę. Wyciągamy koraliki, rozprowadzamy sobie po długości. Może być tak symetrycznie, żeby ta linka miała dobre podparcie. Tak, teraz przejdziemy do ostatniego elementu. Tak samo sobie go przygotujemy. Czyli poprawimy sobie otwory. Jeden, drugi. I zakładamy końcóweczki. Delikatnie zaciskamy. Z jednej, z drugiej strony. Proszę bardzo. I również używamy 2-3 kropelki oleju. Tak, już mamy, można powiedzieć, przygotowany cały zestaw pancerzy i linek do ostatniego założenia. Przechodzimy do założenia ostatnich elementów, które się znajdują przy szczękach, czyli tak zwanej fajfki. To jest prowadzenie sztywne linki i osłonki na linkę, która jest ostatecznie nakładane na ten element prowadzący, na fajfkę. Chroni to linkę przed korozją, przed dostawaniem się brudu i zapobiega przycieraniu się linki w tym elemencie. Również można sobie tutaj 2-3 kropelki kapnąć oliwki i przeprowadzamy sobie linkę. Wprowadzamy sobie zakówkę do fajfki. No i możemy sobie już spokojnie zakładać element po elemencie. W ten sposób. I przechodzimy do wprowadzenia linki do szczęki fałbejka. Przejdziemy na potrzeby tego imbus numer 5. Tak jak wcześniej odkręcaliśmy. No i dokręcamy sobie linkę. Oj, przepraszam. Sprawdzimy sobie, jaki skok mamy. Jeśli ten skok jest za duży, to sobie delikatnie jeszcze skrócimy, zanim ostatecznie dotniemy linkę na długość. Ok. Mamy to. I teraz sobie dotniemy ostatecznie długość linki i zakujemy to końcówką na linkę. Jeśli jest taka możliwość, sobie robimy jakiś taki większy nadatek tej linki, gdyż jeśli potrzeba byłoby konieczność wymiany któregoś z elementów u tego układu hamulcowego, wtedy możemy sobie ją znów spokojnie zakuć ponownie. Więc sobie lekko ją tu zagniemy. Tutaj mamy miejsce, gdzie sprężyna fałbrejka spiera się już o ramię, bo sobie można tutaj ładnie to założyć, wtedy nam nie będzie wystawać, nie będzie przeszkadzać. Docinamy sobie troszkę poniżej tego miejsca. Zakładamy końcóweczkę. I zaciska. Zakładamy za to miejsce, no i ładnie
linka się nam chowa tutaj, nie przeszkadza podczas eksploatacji. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków.